Przyjechaliśmy. To jest parking, gdzie zostawiamy auta. To jest nasze miejsce docelowe. Trollfoss, najwyższy wodospad Westfold, czyli w takim województwie. Tak. Zobaczmy stan wody. Będzie niski stan wody. To wodospad raczej nie będzie spektakularny, ale będzie można do niego łatwo dojść. Jedna droga do tego wodospadu jest po prostu wzdłuż rzeki, po kamieniach. Nie ma żadnej ścieżki. Niski stan wody. Czyli prawdopodobnie będzie łatwy dostęp do niego, ale widok może nie być taki fajny. Zobaczymy. Trekking, jakieś 2 minuty od parkingu. Jest tu takie miejsce, gdzie można sobie usiąść, coś zjeść. No i też wynająć to miejsce prawdopodobnie. No, zobaczymy bliżej. Idziemy tutaj na prawo. Teraz jest 25-26 stopni. O, zamknięty. Jest zamknięty. Jest zamknięty. Co tutaj pisze? Nie wyrzucać śmieci. W lesie. Opakowanie pojedzenia ze sobą do domu. Posprzątaj po sobie. Zakaz palenia ognisk od 15 kwietnia do 15 września. Zamknięta, ale tak to wygląda. O. I tam jest zadaszenie. Tak. Zadaszenie. To prawdopodobnie można wynająć. Tam dalej jest rzeka. Tak wygląda przy odpowiednim poziomie wody. Zobaczymy.
jak będzie wyglądało to u nas. Termometr 28. Idziemy sobie dalej. Dochodzimy do takiego znaku i tu uwaga, uwaga, jesteśmy tutaj, musimy dojść do żółtego szlaku i później w dół rzeki, czyli jakieś, nie wiem, podejrzewam jakieś 200 metrów, musimy znaleźć po prawej stronie żółty szlak. Tu nawet strzałka Trollfossen w tamtą stronę. Dobra, poszukiwanie żółtej ścieżki. Ścieżka jest tutaj, słabo widoczna, ale jesteśmy tutaj. Musimy dojść teraz do rzeki. Także nie wiem, położę to może tutaj. Będzie lepiej widoczne. O, o tak, będzie lepiej. Idziemy tędy.